To ja mam na imię Kornel, chodzę do 8 klasy. Nazywam się Zuzia. Ja jestem Tymek, chodzę do 7 klasy. To ja nazywam się Julia, bardzo lubię słuchać muzyki. Ja nazywam się Tobiasz, chodzę do 7 klasy. Jestem Lila, interesuję się sztuką i zwierzętami. Karol, chodzę do 8 klasy. Lubię grać na pianinie i w ogóle uczyć się, zdobywać nowe wiadomości. Jestem na tym projekcie, by spróbować czegoś nowego i żeby popatrzeć na świat z innej perspektywy. Witajcie, ja nazywam się Urszula Borkowska. Możecie mówić dzisiaj do mnie po imieniu Ula. Dzisiaj mam przyjemność poprowadzić dla Was te warsztaty. Warsztaty, takie szkolenie z programów Świat z klasą i w ramach tego projektu Ścieżki do celów. Moi koledzy przekazali mi, że jest to fajne i po prostu zdecydowałam się dołączyć na to. Czy ktoś z Was zna sałatkę owocową? W działaniach, które prowadzimy w Centrum Edukacji Obywatelskiej, zachęcamy młodych ludzi do tego, żeby angażowali się w realizację projektów młodzieżowych na rzecz takich tematów jak zrównoważony rozwój, czy w ogóle wszystkich globalnie istotnych i współczesnych wyzwań. Tak, to już wszyscy, którzy, tak jak ja, lubią owoce. Sprytny. Jestem tutaj, aby rozwijać się, dowiadywać nowych rzeczy i aby dowiedzieć się, jak mogę zmieniać świat i czy w ogóle mogę zmieniać świat i co jest ważne, żeby zmienić, co jest ważne, aby ten świat był coraz lepszy w przyszłości. Celem warsztatu jest to, żebyśmy tutaj zastanowili się, jak możecie przygotować kampanię informacyjno-edukacyjną w ramach programu tego Ścieżki do celów, który będzie zbliżał nas do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Czy słyszeliście takie pojęcie? Cele zrównoważonego rozwoju? Dobra. Od kilku lat współpracuję z CEO, pierwotnie pod szyldem gimnazjum. Piszcie wszystkie Wasze pomysły na tę grę. Dobra? Dajcie skutki codziennych sytuacji. Możesz dać wierszyk o ekologii, że trzeba będzie ułożyć. Realizowaliśmy cele zrównoważonego rozwoju w projektach Klimat to temat, rozmawiamy o uchodźcach. W tej chwili jesteśmy w projekcie Ścieżki do celów. Mamy pomysły, wiedzę oraz wsparcie. Tutaj jakie mamy umiejętności? Organizację. Współpracę. Przygotowujemy się właśnie do gry korytarzowej, w ramach której chcemy ideę dbania o rozwój celów rozszerzyć na całą szkołę. Mikołaj wpadł na ten genialny pomysł. Ja nie. Ja jestem na takich warsztatach pierwszy raz. Ogólnie biorę udział w różnych projektach i dla mnie wydaje się to bardzo ciekawe, więc z chęcią przyszłam na takie warsztaty się czegoś więcej dowiedzieć. Co Wy chcecie im przekazać, tym uczniom szkoły konkretnie? Który cel? To tej ścieżce klimatu. Nie, to było środowisko i klimat, taki był cel. Jakie chcecie aktywności zrobić? Na przykład to moje stanowisko, że przedmiot i muszą główkować używanie tego przedmiotu odnosi się do wszystkich ludzi w tej globalnej perspektywie, a normalnie by tego w życiu nawet nie pomyśleli, żeby coś takiego zrobić. Liczy się działanie. W trakcie swoich projektów młodzieżowych dotykają takich tematów jak zmiana klimatu, ochrona środowiska, różnorodność biologiczna, różnorodność kulturowa i społeczna oraz wszelkiego rodzaju tematy, które łączą konsumpcję, produkcję. No i też dotykają wartości, takich jak na przykład solidarność. Macie dosłownie 5 minut maksymalnie, żeby narysować mapę świata. Na lekcjach siedzimy w tych ławkach, ogólnie to pani albo pan prowadzą lekcje, a my się najczęściej nudzimy albo już jak jest coś ciekawego, to słuchamy. A tutaj na takich zajęciach możemy wziąć w czym udział, możemy ćwiczyć na ten temat. Mniej więcej, tak? Robię to dlatego, żeby się rozwijać jakby swoje zainteresowanie, jakby siebie wewnętrznie, rozwijać różne takie umiejętności, które się przydadzą, na przykład pracy w grupie, umiejętność rozmowy i współpracy. Gdyby nie te zajęcia, nie wiedziałbym, co to są te cele zrównoważonego rozwoju, a tym bardziej bym się nimi nie przejmował.
a im dłużej tu jestem, tym bardziej się uświadamiam, że powinienem o nich wiedzieć i każdy powinien się nimi przejmować. I ja też. Proszę bardzo, macie na to 15 minut. Często pytam, jakby co oni biorą dla siebie z tych zajęć i przez te kilka lat było naprawdę kilka grup takich mocno zaangażowanych uczniów. Zawsze doceniali samodzielność, którą mieli. To oni tworzyli zadania, to oni byli odpowiedzialni za przeprowadzenie na przykład punktów na grze korytarzowej. I no właśnie ta ich samodzielność, taka branie odpowiedzialności, czy czucie się jak dorośli, bo oni często to określają właśnie w ten sposób, to jest dla nich największa frajda. Myślę, że tak jak Romina jestem, jak to mówiliśmy no właśnie na tych zajęciach, że przywrócę następny klocek, którym powiedzmy będzie mój następny kolega, który przywróci następny klocek jeszcze większy, który będzie jego tata i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jestem w stanie zmienić świat.